Cześć na was, tutaj Helium, a to jest kolejny odcinek z serii Hearts of Iron 4 Polska. Tak więc, dzisiaj zajmujemy Kijów. Mińsk już ostatnio zajęliśmy. Tak więc wykorzystamy ten fakt do czego my możemy wykorzystać ten fakt, jak nie do okrążenia kolejnych dywizji. Zaatakujmy to, co tu zostało. I zobaczmy, jak wygląda reszta naszego frontu. Wygląda raczej dobrze. Tutaj kończymy niszczyć dywizję Scottła, których zostało jeszcze 5. No i jesteśmy pod Kijowem. Przydałoby się coś ruszyć. Okrążyć jeszcze kolejne dywizje. Nigdy mało. Nigdy mało, my ruszamy dalej naprzód. Dobry czyn, tutaj chyba jest trochę wojsk. Mało, mało jest wojsk. No ale czy... Dobra, możemy atakować Debreczyn. Raczej wkroczyć do Debreczyna bez walki, bo już tam niczego nie ma. Nikogo nie ma. Okrążyliśmy dwie dywizje, nawet nie zauważyłem kiedy. Może one same mi tu wlazły? Cóż, niewykluczone. Okej. Jesteśmy pod Wiedniem i teraz trzeba to jakoś rozplanować. Może wkroczymy do tego Wiednia? Bo przydałoby się okrążyć Węgry. Wszystkie dywizje na Węgrzech. I to jest całkiem możliwe. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kocioł pod Brnem już rozwiązany. A my ruszamy z ofensywą w stronę Brandenburgii, w stronę Berlina. Sowieci stoją w miejscu, na szczęście nie atakują Francji. A my możemy spróbować już tymi belgijskimi siłami atakować. No i nawet nam się udaje. Bo coś Francuzi stoją w miejscu, czego nie atakujecie, jak tutaj nikogo nie ma. No, jeszcze nie dość, że nie atakują, to my dla nich przejmujemy tereny. Trudno. Niech im będzie. Tak więc całe Węgry zamykamy w kotle. Powolutku, powolutku. I Węgry będą nasze. Elegancko to wygląda na zachodzie. Wschód jest spokojny. W sumie tutaj nic nie robię, bo się zagapiłem. No, patrzyłem się na zachód. A, no, front jest bardzo długi. Trzeba mieć... cały czas kontrolować wszystkie odcinki frontu, żeby potem nie być zaskoczonym, że coś umknęło uwadze. No i jesteśmy pod tym Kijowem, tylko czy zajmować ten Kijów? Też nie ma sensu tak na siłę tego robić. Byleby tylko zająć. Bo to trzeba zająć i utrzymać. To musi być... musi odgrywać jakąś rolę strategiczną. No właśnie, bo tutaj mam nowe dywizje, mogę je przydzielić już do naszej armii. Mamy już 85 dywizji w naszej armii. To jest całkiem sporo. Wystarczająco dużo, żebyśmy mogli już mierzyć z Wietami. W sumie to już się mierzymy. Okej. Z Wiednia już wychodzimy.
Kocioł się zamyka, z Bratysławy też wychodzimy. I ostatecznie zamykamy kocioł. No i super. Węgry można już uznać za w pełni okrążone. Jest świetnie. To teraz tylko pozostał nam wschód. Czyli ruszamy w stronę Odessy. Ojej, co się dzieje? Coś się dzieje? Przez przypadek mi się nacisnęło. Przepraszam. Dobra. Dwie dywizje zaatakują tu. Wy przestańcie atakować, bo nie dacie sobie rady. I lecimy tutaj w stronę jakiej rzeki? Dniepru? Dniepr, to jest chyba Dniepr. Już nie pamiętam. Przybyły posiłki na front wschodni. Więc możemy już się posuwać naprzód. Węgry już okrążone. Więc zajmujemy resztę ziem. Przekraczamy Dunaj i rozwalamy resztę węgierskich, raczej nie węgierskich, sowieckich dywizji. Atakujemy Graz w Austrii. No i jeszcze atakujemy Pragę. Naszym kolejnym celem będą porty we Włoszech. O, tutaj coś zdziałaliśmy. To działajmy dalej. Gdzie? Może atak na port, czy coś takiego? Straciliśmy 4 okręty podwodne. Nie da się ich naprawdę? No, da się je przenieść. Coś wcześniej nie mogłem. Przenosimy je jak najdalej od Sowietów. Kończymy zabawę na Zakarpaciu już, bo to już za długo trwa. No za szybko tego nie zakończymy niestety. Brakuje nam stali teraz. Mamy nadwyżkę wolframu. Stal. A może od Francji kupimy stal. To drogą lądową będzie mogła dotrzeć do nas. O nie, chcą nas okrążyć. Tylko nie to. My już jesteśmy pod Odessą. Nie wiem za bardzo co robić, czy to Odessy okrążać, czy może nie. Teraz możemy wkroczyć do Kijowa. No i już faktycznie wyszliśmy całkiem z Polski. Przenieśmy sobie te wojska na północ. Okrążyjmy. Okrążmy? Czy okrąży? Okrążmy? Nie wiem. Te dwie dywizje pancerne. A tutaj pomóżmy naszym wojskom, które są właśnie w kotle. W końcu pierwszy raz jesteśmy w kotle. Nie my, nie oni, tylko my tym razem. No ale kocioł za kocioł.
dzieje, czego przegrywamy. Brońcie się, brońcie się. Jak tam północ? Kijów przejęty. Bezproblemowo. Normalnie aż mnie kusi, żeby oddać wszystko pod kontrolę komputerowi, bo już nie chce mi się z tym sterować, naprawdę. Tego jest strasznie dużo. No to jest nudne też. Nie ma nic ciekawego w takim manualnym sterowaniu. No jedyny właśnie plus jest taki, że lepiej to wszystko przebiega, kiedy steruje się manualnie. Dobra, lecimy na północ, w stronę Witebska. Kończymy zabawę na Węgrzech. Niszczymy resztę dywizji. Bierzemy wszystkich w niewolę. Tutaj mamy już 3 dywizje wolne. One oczywiście się zajmą Zakarpaciem. Zakarpacie to jest chyba miejsce, w którym Sowieci stracili największą liczbę żołnierzy. Zakarpacie i okolice. Właśnie zobaczmy, jak tam wyniki. O kurczę, ZSRR straciło już 2,5 miliona żołnierzy. A my w tej wojnie dopiero 176 tysięcy. No ładnie, 2,5 miliona, a to jeszcze nie jest koniec, bo zobaczcie. O, ruszyli się tutaj. Ale jeszcze te wojska zostały do okrężenia i do pokonania. Mam taki pomysł. Utworzę sobie tutaj armię. Przydzielę jej linię frontu w końcu, tak jak mnie o to prosicie bez przerwy. Coś takiego. Ustawię im cel na Frankfurt. Erfurt, Lipski, Dresno. Niech się rozstawią, potem wydam rozkaz ataku i już nie będę musiał się przejmować tamtymi jednostkami, one same będą walczyć. Miejmy nadzieję, że sobie poradzą. Powinni sobie poradzić, bo dlatego daję komputerowi, bo tutaj prawie w ogóle nie ma żadnych sowieckich jednostek. Zobaczymy, jak się spisze. Praga zajęta. Mamy tutaj powtórkę z rozrywki, bo to wszystko już było, jak walczyliśmy z Niemcami. Wszystkie te prowincje, wszystkie te miasta zajmowaliśmy. No ale tymczasem Sowieci próbują odzyskać te swoje węgierskie dywizje. Atakujemy Pecz. No i wysyłamy posiłki na front. Kończymy w końcu tą zabawę na Zakarpaciu. Ile to może trwać? Jeszcze tu, jeszcze tu. Dobra, to sobie nie poradzili. Oni nam idą na Warszawę. Tylko, że jak nam przejmą Warszawę, to nie będzie fajnie. Oczywiście nie, Polska nie skapituluje potem, ale będzie trochę wstyd. Cóż, jest kwiecień, są roztopy. A roztopy w Rosji to inaczej błoto. Kurczę, no okrążyli nas pod tą Odessą i na razie nic nie możemy zrobić. Znaczy możemy, ale nie w tym momencie, nie w tej chwili. Się przebijamy przez Dniepr. Tutaj sobie jednak nie poradziliśmy.
Kolejne dywizje trafiają do kotła. No a tutaj sobie wiecie, no zobaczcie, oni tu biegną na tą Warszawę. Dobra, eliminujemy to, co zostało. A wy już idziecie na front. Tylko gdzie? Do Odessy. Trzeba ratować nasze zmęczone dywizje. Już 9% zmęczenia, więc robi się nieciekawie. Zbadaliśmy czołgi 10 TP, to teraz zbadamy czołgi 14 TP. Może tu zaatakujemy? Okej, będziemy teraz atakować w stronę Krzywego Rogu i Dnipropietrowska. Jednostki na Węgrzech już można uznać za zniszczone. Dobra, przenieśmy sobie więc te dywizje bardziej na front, tu w Austrii. Znowu się pchają Sowieci do przodu. Patrzcie, co oni robią, jak szybko. To są właśnie dywizje zmotoryzowane, dlatego tak szybko się poruszają. No zobaczcie, to jest jednak duży plus. Taka prędkość. Oni już odbijają Budapeszt. Zanim my w ogóle zdążyliśmy to zauważyć. No ale, co z tego, jak my ich okrążyliśmy. Czyli tak, kończymy walki na Zakarpaciu, ale to nie będzie koniec walk z kotłami, bo Sowieci nam się znowu powali tutaj. Będzie kolejny kocioł. Jak znowu się skończy na Zakarpaciu, no to świetnie. Dobra, ale nie, dobra, wpuszczaj ich tu. Wejdźcie sobie, proszę bardzo. Idźcie sobie do Budapesztu. Idźcie, tak, dobra. Nie, dobra, wy się stąd wycofajcie. Wy sobie idźcie do tego Budapesztu, proszę bardzo. Zapraszam, no patrzcie, co oni robią. Wy to sobie stańcie tu, okopcie się. Wy też. Wy atakujcie. No, a my już tutaj was okrążymy. Nie musicie się niczym przejmować, już jesteście okrążeni. Już jest wszystko pozamiatane. Jak tam idzie? Komputerowi? A muszę wydać jeszcze ten rozkaz? Dobra. Atakujcie, atakujcie. Jesteśmy pod Dreznem. Zaraz to Drezno zaatakujemy. Z Pragi chyba na razie nie będziemy wychodzić. Nie ma po co. Jak tam południe? Ładnie nam idzie na południu. Port w Genui cały czas jest wstrzymany przez nas. Atakujemy sowieckie wojska. Obserwowany Śląsk się nam właśnie utworzył teraz rejon umocniony Hel. I będziemy mogli odblokować cele narodowe, które nam przyspieszą badania nad bronią piechoty i artylerii. Tutaj coś nas atakują Sowieci. Możemy wkroczyć do Budapesztu, bo tam są fabryki, które mogą sobie tam produkować zaopatrzenie. A tymczasem udało nam się wyrwać z kotła i utworzyć przy okazji nowy kocioł na wschodzie. I kontynuujemy ofensywę w stronę Krzywego Rogu. A także będziemy atakować Homel i okrążać kolejne dywizje. Jeszcze trochę ich okrążymy, trochę tutaj
poniszczymy i potem będziemy mogli już sobie pozwolić na oddanie kontroli komputerowi. Żeby już komputer się tym wszystkim zajął, bo już on dosyć. Dobra, atakujcie. Chociaż może już nie będę tego kotła robił kolejnego, bo... Nie, dobra, nie robię kotła, bo tu i tak okrążę tylko kilka dywizji. Ze dwie czy trzy, a stracę tylko czas na tym. Ładnie ich tu załatwiliśmy. W sumie kolejne 5 dywizji. Tutaj nas atakują. To my się odwdzięczymy kontratakiem. A musimy się bronić. Znowu będą Sowieci próbowali. Tak, znowu walki przenoszą się na Zakarpacie. Znowu powtórka z rozrywki. Okej, te siły na Węgrzech, którym udało się przedrzeć, są już praktycznie zniszczone. W Niemczech raczej no, nie możemy nic zrobić, brakuje nam wojska. No możemy tak się powoli, powoli próbować przesuwać do przodu. A te dywizje, które mi tutaj zostały, już sobie przydzielę do tego rozkazu. Już niech się zajmuje tym komputer. A my lecimy na Mediolan. I w stronę portów Wenecji, Trieste i tak dalej. Okej, wygląda na to, że tutaj już nam te wojska nie są potrzebne. Możemy je przenieść na front we Włoszech. A wy się już męczycie? Tak, już są zmęczeni. 7% chyba jest tego zmęczenia, o ile dobrze nam tutaj ten wywiad podpowiada. A tymczasem atakujemy Odessę. To nam trochę ulży tutaj, na tym odcinku frontu. A pokusimy się chyba jednak o ten kocioł. Możemy już ruszać na Witebsk. Okej, okrążymy kolejne dwie dywizje piechoty. Albo jedną. Jedną. Tutaj ruszamy do przodu, czy nie? No, tutaj jeszcze sobie ci się próbują wyłamać. Tu ich coś zwolniło. Tutaj my jesteśmy wolni, więc naprzód. No super. Świetnie to wygląda, wszystko wskazuje na to, że wojna jest już nasza. Zwycięstwo jest po naszej stronie. Atakujemy Pilzno.
Sowieci nam już łatwo nie odpuszczą. Jestem ciekaw, ile będziemy musieli zająć tej Rosji. Znając życie, to trzeba będzie zająć prawie całą Rosję, żeby się poddali, żeby skapitulowali. Dobra, widzę, że oni się tutaj nie ruszają do przodu, to my się ruszymy do przodu. Niech nasze wojska najpierw przebędą na pozycję. Nam brakuje stali. Kupujemy od Francuzów. Podobnie i ropę. Co my budujemy w ogóle? Naprawiamy porty w tym momencie. Może by się przydało najpierw ponaprawiać fortyfikacje w Krakowie? Nie. Po światowych dniach moździerze się zepsuły. Przydałoby się ponaprawiać najpierw fabryki, zarówno cywilne, jak i wojskowe. To są najważniejsze rzeczy, jak na razie dla nas. Myślę, że mógłbym chyba zbudować trochę fabryk wojskowych na terenie Polski, ile tylko się da. A na terenie Polski dlatego, że... No myślę, że się domyślacie, że tam nie ma po prostu partyzantki i te tereny są po prostu rdzenne nasze. Więc lepiej budować sobie niż komuś. Skoro zamierzamy potem wyzwolić inne państwa. Zobaczcie, jakie tutaj są ruchy wojsk. Ile tutaj francuskich wojsk się nagle pojawiło. Tutaj coś na mnie idzie. Tutaj Belgowie walczą z Chińczykami. A my okrążamy następne dywizje. Tym razem w Austrii. Sowieci nadal nas bombardują. My nie mamy czym odpierać tych bombardowań. Nie mamy w ogóle myśliwców. Więc trochę przykro z tego powodu. Fajnie to wygląda. Będziemy kończyć powoli. Staram się jeszcze w tym odcinku się uporać z tym kotłem. I z tym kotłem. Okej, dywizję okrążyliśmy. 3. Mogło być trochę więcej, ale są 3. Nie ma na co narzekać. Atakujemy w stronę Włoch. Fajnie to wszystko wygląda. Ale to się zaczyna robić nudne. Nic tu się nie dzieje ciekawego. No cóż, dobra. Kocioł przy Odessie już zlikwidowany. My jesteśmy pod krzywym rogiem. Tak wygląda na dzień 6 maja 1941 roku. To już jest prawie rok wojny. Tak wygląda linia frontu na wschodzie. Już jesteśmy przy Dnieprze. Zaraz przekażę sterowanie komputerowi. A tymczasem żegnam się z wami. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia.